po meczu teraz nam wszystko pięknie opowie. Teraz to dopiero jestem zestresowany po tym wprowadzeniu Tomka. Witam po raz kolejny z Gdyni. Był taki mecz, kiedy Arka potrafiła wygrać z Legią aż 3-0 i to ustalając wynik mniej więcej po pół godzinie gry. Był, ale nie dzisiaj, 29 lat temu. A ze mną jest jeden z bohaterów tamtego spotkania, strzelec jednej z bramek, pan Tomasz Korynt. Panie Tomku, jak pan tu dzisiaj jechał na stadion, to wracał pan myślami do tego spotkania z 79 roku. Pomyślał pan, może zdarzy się cud? Witam Państwa. Oczywiście wracałem wspomnieniami z dużym sentymentem do tego meczu. W końcu pokonaliśmy bardzo mocną wówczas Legię z reprezentantami Polski, Kazimierzem Dejną, Leszkiem Ćmikiewiczem i wieloma innymi. Rozegraliśmy świetny mecz. No i miałem nadzieję, że dzisiaj może nie dojdzie do powtórki, jeśli chodzi o tak zdecydowany sukces. Natomiast liczyłem po cichu, że uda się Arce jednak wygrać. Panie Tomku, pomyliłem się. Lepiej nie rozwijajmy powiedzenia nadzieja jest, tylko popatrzmy na najważniejsze fragmenty tego spotkania, bo działo się dzisiaj w Gdyni. Oj, działo. Zaczynamy oczywiście od zaproszenia pana Włodzimierza Bartosa, który poprosił piłkarzy na boisko. Zawodnicy posłuchali, bo przecież zakaz zakazem, a grać trzeba. W Legii po kontuzji wrócił na środek obrony Czoto. Z lewej strony defensywy gości pauzującego za kartki Wawrzyniaka zastąpił Kiełbowicz. W pomocy mógł zagrać Wrdoljak. W tej sytuacji na lewą stronę przesunięty został Radowicz. Kabral wysunięty wspomagać miał Kucharczyka. Arka zaczęła mecz tak jak ostatnio z Polonią Bytom, co oznaczało, że od pierwszej minuty zagrać mógł pobijany w tamtym spotkaniu Labukas. Wracający po kartkach Zawistowski zaczął spotkanie na ławce rezerwowych. 25 minut meczu możemy pominąć milczeniem, zatem nasz skrót zaczynamy już od 28 minuty spotkania i od podania Kabrala w kierunku Radowicza. To jest tak podobnie jak w meczu z Wisłą, tym poprzednim, kiedy to Radowicz wypracował karnego, po nim Legia prowadziła 1-0. Teraz Manu zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie po pięknym zagraniu Kabrala, nie było spalonego, i po tym, jak wypatrzył Manu Radowicz. Jest to jedna z sytuacji, pierwsza taka groźniejsza, która zakończyła się zdobyciem bramki przez Legię. Natomiast później podobne zdarzały się co parę minut. Linia obrony Arki no nie potrafiła zabezpieczyć tyłów i piłka rzucona za plecy obrońców stawała się bardzo groźna. Tam bramkę Arka straciła krótko po tym, jak Krakowia objęła prowadzenie w meczu z Jagiellonią. Wydawało się, że to właśnie Arka powinna wtedy ruszyć do przodu. Tymczasem próbowała coś zrobić po utracie bramki. Uderzał najpierw Bożok, a później piłka no, trafiła w Rożicza dość przypadkowo, ale... Ale szczęśliwie dla Legii skończyła się tylko ale na strachu. No i tu jeden z błędów Szmatiuka. Siberta, tak. Legia grała lepiej zdecydowanie od Arki. Grała piłką. Tutaj jest Kiełbowicz po podaniu i zamykał akcję Kucharczyk. No teraz panie Tomku, miał tutaj jakąś myśl w tym momencie? Znowu piłka rzucona za plecy Wilczyńskiego. Tak jak powiedziałem przed chwilą, zbyt często powtarzały się tego typu błędy, że te piłki przechodziły za plecy. No i nasz gość pomyślał, że Moreto może być po tej interwencji bohaterem meczu, ale... Na razie negatywnym bohaterem stanie się Zibert. To 45. minuta. Zibert i Kucharczyk. To jest druga żółta kartka dla Ziberta. On zachował się w tym momencie no jak na podwórku. Uciekł mi rywal. To go jeszcze kopnę. Zobaczymy za chwilę, że próbował to na dwa razy zrobić. Bardzo nieodpowiedzialnie. Raz nie trafił, a dopiero powtórka. Nie było takiej potrzeby. Był jeszcze Szmatiuk. Mógł tą akcję przerwać. Tym bardziej, że wcześniej Zibert miał po tym pierwsza faulu żółta właśnie kartka z 11. pierwszą minuty. Kartkę. A no właśnie. Też na środku boiska. Uniósł nogę. Zahaczył rywal. Zibert schodzący do szatni, nie chciał widzieć naszej kamery, nie widział też tej oto sytuacji, Kiełbowicz z rzutu wolnego, błąd obrony i Radowicz na 2-0, 45. minuta. Fatalny błąd, nie wiem z czego wynikający, może ze zbytniej nerwowości. Glawina nie trafił w piłkę, zagrał do obrony. Chciał wybić. No ale na chęciach się skończyło. No właśnie. I zupełnie niepilnowany Radowicz. Tak, prezent bramka do szatni i przy stracie zawodnika grając w dziesiątkę, no mieliśmy nikłe nadzieje na odrobienie strat.
To już druga część spotkania. No i znów strata piłki po stronie Arki. Legia, tak jak mówiłem, grała spokojnie, grała podaniami już wcześniej, a teraz już spokojniejsza o wynik. I kolejna piłka za plecy Wilczyńskiego. Radowicz do Kucharczyka i 3-0 w 49 minucie meczu. Do Radowicza podawał Wdrobniak. Pani Tomko, Arka w ogóle nie potrafiła ustawić tej obrony. Przede wszystkim powstrzymać tych piłek granych właśnie na Radowicza. No właśnie, Radowicz był najgroźniejszym zawodnikiem, jednak od pierwszych minut to Legia była zespołem bardziej dojrzałym, prowadziła grę spokojną, wymieniali często piłki między sobą. Arka niestety w moich oczach wykazała zbyt mało determinacji, żeby im przeszkodzić. Tutaj to już jest konsekwencja mniejszej ilości Kucharczyk, to już jest... 3-0, tak patrzę, czy 3-0? 4-0. No właśnie, w tych bramkach, które tutaj się nam posypały, chwilami trudno było się połapać, można. Rzeźniczak, a później Manu, no i bardzo ładna bramka niepilnowanego Kucharczyka. Za chwilę zobaczymy piątą bramkę. Podobna akcja, tak, Manu rzuca piłkę, znów jest Kucharczyk, mógł być hat-trick. Hat-tricka nie było. I spalonego również nie było. I spalonego również, jak zobaczymy... W naszej ocenie nie było. Szkoda, no bo nawet gdyby był ten centymetrowy, to powinno to działać na korzyść drużyny atakującej. Kucharczyk ma w tym momencie czego żałować, no bo hat-trick nie często się zdarza. Obudziła się Arka, grająca cały czas, powtarzam, w dziesiątkę. Szmatiuk, 67 minuta. To była mniej więcej minuta po tej bramce nieuznanej Kucharczyka, tej piątej nieuznanej. Szmatiuk zatem w tym momencie jest 1-4. Teraz już się nie pomyliłem. I Arka jakby uratowała honor, nie przegrywając do zera, zdobywając bramkę, ale... No to nie tylko tę bramkę, już uprzedzam troszkę fakty, bo to Szmatiuk po raz drugi, jakieś dwie minuty później. Piąty gol Szmatiuka w tym sezonie w Ekstraklasie. Jest skuteczniejszy jest od niego tylko Tabas Labukas, który strzelił tych bramek w lidze 8. I tutaj Labukas zgrywał tę piłkę, aczkolwiek... Mnie się wydawało, że może jako snajper z górnej półki, jeśli chodzi o naszą ligę, powinien sam próbować strzelić na bramkę. Jakby nieszczęść było mało... Rosic i Zawistowski zderzyli się głowami i od 82 minuty Arka musiała grać w ósemkę. Grał pan kiedyś w ósemkę? Nie, nie grałem nigdy w ósemkę, nawet w dziewiątkę nie grałem. No także, to... także bardzo współczuję chłopakom i tutaj naprawdę ciężko było powstrzymać. No to właśnie, możemy współczuć, ale kibice Legii się cieszą. Rzeźniczak, a później Borysiuk zamieniający tę akcję, to podanie na, lewą nogą piątą bramkę. 5-2. Ja jeszcze wrócę do tego zderzenia, które moim zdaniem świadczy jednak o słabości i braku porozumienia w liniach defensywnych Arki. Arka do końca, Labukas i Skaba. Chwilę później rzutu rożnego. Tutaj czeka nas troszeczkę dłuższa sytuacja, ale warto ją całą pokazać z udziałem Szmatiuka. Troszeczkę pozwolili mu obrońcy Legii na zbyt wiele, bo Szmatiuk sobie poradził. A później, Skaba z dużymi problemami. Tutaj już był faul na bramkarzu. No i tak to się nam po tym uderzeniu Nola skończyło. Arka wygrała. Arka przegrała dziś z Legią. 2-5. No i w tym momencie, po tej zwycięstwie Krakowi, znowu jest na przedostatnim miejscu w strefie spadkowej. No i czarno to widzę, panie Tomku, przed wyjazdem do Śląska, na Śląsk do Wrocławia. Nadzieje mamy słabe, tym bardziej, że zabraknie w bramce Moretto, który dostał dzisiaj czwartą żółtą kartkę. Panie Tomku, o kibicach słowo, bo powiem tak, bili brawo piłkarzom Arki za zaangażowanie po meczu, ale w czasie meczu moim zdaniem to im za wiele nie pomogli. Tutaj mieliśmy w pierwszej połowie taką fiestę WWZ-le, znane z Republiki Południowej Afryki. To dominowało. No i później też takiego dopingu potrzebnego bardzo chyba w tym meczu nie było. Szkoda. Ja żałuję, że zabrakło tego dopingu. Dopiero w drugiej części meczu trybuna przeciwna
troszeczkę postanowiła wyłamać się chyba z tego protestu i zaczęła skandować doping, a jednak to już było trochę za późno. No dziwią mnie takie zachowania kibiców, którzy kilka tygodni wcześniej tutaj manifestowali też przeciwko piłkarzom przed stadionem po jednym ze spotkań. Można powiedzieć tak, będzie dyskusja, na ile dwa punkty w meczu, stracone w meczu z Lechią, tym zremisowanym 2-2, na ile te punkty mogłyby pomóc Arce w utrzymaniu się. Ale problem jest chyba, panie Tomku, większy. W dwóch zdaniach. Co się za Arką działo w tym sezonie, pana zdaniem, zwłaszcza tej wiosny? Co się działo? Mi się wydaje, że jednak zabrakło trochę siły ofensywnej. Proszę zwrócić uwagę na to, że bramki zdobywali w pierwszej części sezonu Noll, obrońca, zdobył dwie czy trzy bramki. Dzisiaj Szmaciuk zdobył dwie bramki. Ponad połowa bramek zdobytych ze stałych fragmentów gry. I stałe fragmenty gry były mocną stroną zespołu. Natomiast jeśli chodzi o konstruowanie akcji i jakąś koncepcję, inną grę ofensywną, no tego brakowało. No to temat pewnie na jakąś pracę magisterską, ale dokładnie. Na to nie mamy czasu. Tomasz Korynt, jedna z legend Arki Gdynia z lat 70-tych, 80-tych, był moim gościem, przypomnę, w Gdyni. Arka dziś przegrała z Legią Warszawa 2-5, no i jest w sytuacji przed ostatnią kolejką, nie do pozazdroszczenia. Ze stadionu Arki to wszystko. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Dziękujemy bardzo, Mariusz.